zrobimy salsę front, a potem zrobimy salsę back. Ok, czyli wchodzimy, wszystko robimy na miękkiej kolana, bo mają nam chodzić w ten sposób, wszystko mięciutko. Trzymamy z lekkiego rozkroku, teraz skręcamy się, wejście kolan, wyjście, wychodzimy na tych częściach stopy tylko w ten sposób. Musimy zrobić wyjście, także do tego przodu w ten sposób robimy wyjście. Jeszcze raz, segment rozkroku, wejście kolan, wyjście, teraz wracamy, coś podobnego teraz do indianastra, wyjście nogą, wracamy. Jeszcze raz, czyli wejście, wyjście, tutaj, powrót. Ok, teraz to samo robimy, tylko że na prawą nogę, czyli wejście w prawą stronę, nogi skrzyżowane, wyjście, powrót. Okay. Teraz najważniejsze łączenie tych dwóch kroków, prawo i w lewo. Czyli robimy powoli, a potem zrobimy szybko. Jest. Raz, dwa, trzy, cztery. Jak jesteśmy tutaj, od razu się obracamy. Robimy wejście kolanami, wyjście, powrót, tu, wyjście nogi. Teraz znowu obracamy się, jeżeli chcemy wejść na następny, jeszcze raz zrobić ten element, wyjście. Cały tu. Teraz obracamy się znowu. Wejście kolan. Wyjście. Wyjście. Ok. Spróbujemy to zrobić troszeczkę szybciej. Mam nadzieję, że nadążycie. Tutaj próbujemy, czyli. Czyli to była salsa front. Teraz przechodzimy do salsa back. Salsa back jest bardzo podobna. Tam tylko nam dochodzi jeden krok. Będziemy robić dwa razy wyjście nogą. Zaczniemy też od lewej strony, czyli jest wejście kolanami. Tak samo, ale wychodzimy teraz lewą nogą w tył, czyli wyjście, powrót, wyjście. Wracamy do tej pozycji. Wyjście nogi. Teraz to samo w prawą stronę. Czyli jest wejście, wyjście, powrót, wyjście, wracamy i tutaj. Ok, teraz włączymy te kroki. Ok, włączymy teraz te kroki.